ćwiczą i wprawiają się nie tylko w obowiązki żołnierza. Wodzisławska Jednostka Strzelecka 2023 to formacja paramilitarna, która swoim członkom oferuje znacznie więcej niż tylko manewry w terenie i musztrę. To wstęp do przyszłej kariery wojskowej. Wzięliśmy kolejny nabór, że tak powiem, również kolokwialnie. Oczywiście nie jest to nabór taki, jak to kiedyś było do wojska, ale przyszli kolejni chętni, kolejni kandydaci na strzelców, którzy od października starają się sprostać jakimś naszym wymaganiom. W maju będą składać przyrzeczenie tutaj też pod tym pomnikiem. No i w tej chwili jest to około 80 osób, tych nowych adeptów sztuki jest około 30. No zobaczymy, ilu zostanie. Tak? Staramy się, aby zostali ci, którym naprawdę się chce i ci, którzy są najbardziej wytrwali. Co oczywiste, nie wszyscy nadają się na żołnierza, nie tylko pod względem fizycznym czy zdrowotnym. Część kandydatów odpada, ponieważ inaczej wyobraża sobie służbę, a ta opiera się głównie na przywiązaniu do wartości narodowych. Nie dziwi, że właśnie podczas Narodowego Święta Niepodległości mogliśmy podziwiać ich w pełnej okazałości. Myślę, że wszyscy to widzieliśmy, niezależnie od różnego typu sympatii politycznych, niezależnie od tego, gdzie działamy. Dzisiaj wiele osób i z roku na rok coraz więcej, i z tego jestem po prostu dumny, spotyka się z okazji Świąt Narodowych po to, żeby wspólnie świętować. To nie tylko przemarsz, to nie tylko defilada, to nie tylko msza za ojczyznę tak ważna, ale przede wszystkim rodzinne świętowanie. Wspólne świętowanie to nie wszystko. Jednostka strzelecka cieszy się popularnością, ponieważ w dobie scyfryzowanej kultury potrafi dać coś znacznie ważniejszego. Poczucie wspólnoty oraz wspólnego celu jest nie mniej ważne jak same zajęcia z bronią na polu walki. Wydaje mi się, że to, że jesteśmy wolnym krajem, ale jak to powiedział jeden z polityków śląskich przed wojną, musimy pamiętać o tym, że tą wolność, którą wywalczyliśmy, musimy potem utrzymać. Wydaje mi się, że jednostka jak najbardziej się rozwija i ma perspektywę, bo mówimy już teraz o gorszej wolności, przepraszam za kolokwializm, bo nie o wolności fizycznej, nikt nas nie ciemięży, ale o wolności mentalnej. Tak? Jeżeli ludzie będą niewolnikami mentalnymi, nie będą w stanie tworzyć zdrowego, normalnego społeczeństwa obywatelskiego. I mam nadzieję i staramy się to robić w jednostce strzeleckiej, żeby właśnie budować ludzi, którzy będą świadomymi obywatelami wolnego kraju. To jest, myślę, ważne. Jednostka strzelecka 2023 w Wodzisławiu powstała w 2003 roku, lecz sztandar otrzymała dopiero 5 lat później. Od tamtej pory liczba jej członków ustawicznie wzrasta. Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku nie jest najstarszą instytucją tego typu w naszym regionie, lecz na pewno należy do tych, które rozwijają się najprędzej. W tej chwili jest po remoncie budynek i nie ma wiszących kaloryferów nad sufitem, nie ma podłogi kafelkowej, jest ściany gipsowe, jest przepięknie. Przepiękna jest nowa siedziba. Pomieszczenia nie są nowe, są tylko wyremontowane, ale to w zupełności wystarczy. Wiele mówiło osób, że jest to tylko i wyłącznie kiełbasa wyborcza tak zwana. Dziś uniwersytet jest już w mieście od 6 lat, dziś ma prawie 500 studentów, dziś prowadzi wiele zajęć, spotkań, wyjazdów. Studenci jeżdżą po całej Europie, uczą się języków. Jest to niesamowite przedsięwzięcie, bardzo potrzebne. Uniwersytet jest jedną z tych instytucji, która łączy seniorów nie tylko z samego Wodzisławia, ale przede wszystkim z całego powiatu. Nie dziwi więc obecność na uroczystości przedstawicieli innych samorządów, które wspierają rozwój tej instytucji. To znaczy na pewno tak, bo nasza współpraca na tym ma polegać, żebyśmy my jako instytucja, jednostka samorządu terytorialnego współpracowała z tymi stowarzyszeniami, które robią naprawdę coś dobrego dla naszych mieszkańców. A to, że robią coś dobrego, nie podlega wątpliwości. Właśnie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku wyróżniony został wyjątkowo rzadką nagrodą. Myśmy otrzymali Śląskie na 5 w kategorii wolontariat, ponieważ cała praca i biura, i jakiekolwiek organizowania czegokolwiek, to jest wszystko praca członków. Nikt nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. Nikt. Tylko w tym roku Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku wzbogacił się o 80 nowych członków. Duża ilość krawatów w jednym miejscu jest oznaką tego, że dzieje się coś poważnego i podniosłego, ale nie w tym przypadku. A ty masz krawat dzisiaj, tak. Powiedz mi, bo u ciebie jest bardzo poważna funkcja, jak ci się podoba na wyborze? Tak, bardzo. Ty też masz krawat? No, ja też. Ja też. Ekstra. A to tak gracie na tym boisku w krawatach? Tak. Nie, bo dzisiaj my mieliśmy na otwarcie boiska i mieliśmy przyjść na galowo. Ale teraz czas na sport. Tak. Inwestowanie w infrastrukturę sportową jest inwestowaniem w przyszłość. Nie swoją, ale swoich dzieci. To one będą mniej chorować i sprawiać mniej kłopotów wychowawczych. Ale o czym nie mówi się prawie w ogóle, to wspólny cel, który łączy nie tylko dzieci, ale także ich rodziców.
No i warunki poprawią się w dużym stopniu, ponieważ mamy tutaj piękne boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne do piłki w kosza, w siatkówkę, badmintona, no i właściwie również w tenis ziemny. Ogłaszany jest konkurs z pieniędzy miasta, udaje nam się zrobić montaż finansowy i dzisiaj nie mówimy, a oddajemy do użytku kolejne obiekty sportowe. Ta współpraca owocuje. Owocuje, ale przede wszystkim cieszy. Także tych, którzy odpowiedzialni są za rozwój fizyczny najmłodszych. Dokładnie. Jestem WF-istą zawodu, także najbardziej rozumiem ten program, który jest wcielony, więc każde boisko przy każdej szkole. To jest wspaniała rzecz dla tych dzieciaków, którzy mogą właśnie lekcje WF-u mieć w takich warunkach. Koszt boiska zamknął się w kwocie 250 tysięcy złotych, a inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pomoc Rady Dzielnicy i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chodzi o to, żeby stworzyć taką sensowną bazę, żeby te dzieci zachęcić i młodzież, a również i całe społeczeństwo do aktywności ruchowej, bo to przecież zdrowie. I o to chodzi. Niestety wcale nie jest to takie oczywiste. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym wynika, że nadwaga występuje u 56% kobiet i 48% mężczyzn, a problem pojawia się już w dzieciństwie. Dzień z życia każdej osoby chorej na mukowiscydozę zaczyna się podobnie. Mogę się tylko domyślać, jak wygląda dzień standardowego, zdrowego człowieka. W moim przypadku na pewno jest to dzień zaczynający się inhalacją soli, która powoduje rozruch całego organizmu i wyrzucenie jak gdyby wydzieliny na zewnątrz. Nie ukrywam, że jest to dość męczący start dnia, ale dzięki temu troszeczkę lepiej mi się oddycha. Dużo wydzieliny jest usuniętej z organizmu. Dzięki temu można zjeść posiłek, przy którym też każdy chory musi przyjmować enzymy. Leczenie mukowiscydozy to w zasadzie walka z wiatrakami. Całe życie to nieustanne próby opanowania tego, co i tak jest nieuchronne. Niegdyś Narodowy Program Walki z tą chorobą w zasadzie nie istniał. Dziś robi się już wiele. Na terenie Śląska istnieje kilka klinik zajmujących się chorobami układu oddechowego u ludzi dorosłych. Natomiast no niestety koledzy zwykle odsyłają chorych na mukowiscydozę do, jak to określają, ośrodka referencyjnego w Rabce Zdroju, a więc w sąsiednim województwie. Część chorych, owszem, znajduje tą pomoc, ale część niestety no, musi przyjeżdżać do nas na leczenie. Prędzej czy później każdy z nas spotka się z chorym na tę potworną przypadłość. Warto wtedy wiedzieć, co robić, aby pomóc, a nie zaszkodzić. Właśnie w tym celu zorganizowano w Wodzisławiu Śląskim specjalne warsztaty, na których chorzy, ale także i specjaliści tłumaczyli zawiłości mukowiscydozy. Dlatego w Wodzisławiu Śląskim, że udało się doprowadzić do spotkania przedstawicieli towarzystwa walczącego z chorobą mukowiscydozy i w wyniku tego spotkania ustaliliśmy, że gdzieś na Śląsku tego typu spotkanie trzeba zorganizować. Wodzisław Śląski zawsze był otwarty na wiele inicjatyw i dzisiaj mamy możliwość przez 2 dni dyskutować o problemach związanych z tak poważną chorobą. Najlepszą receptą na walkę z tą chorobą jest praca. Pozwala zapomnieć, ale co najważniejsze, poczuć się potrzebnym. Niestety nie każdy zawód predestynuje osoby z tą przypadłością. Ceniony jest nienormowany czas pracy. W teorii każdą, która nie wymaga bardzo dużego wysiłku, głównie ja, że tak powiem, z perspektywy patrzenia na siebie i na innych chorych widzę tą pracę biurową, pracę związaną z językami obcymi. W moim przypadku jest to praca na działalności gospodarczej, która pozwala mi nie być ograniczona, jeśli chodzi od godziny A do godziny B. Jest to świetne rozwiązanie, natomiast jak każdy wie, niosące ze sobą też kilka problemów, że tak powiem, z przepływem, jeśli chodzi o gorsze okresy w działalności. Możemy próbować w dobrych okresach każdej pracy, natomiast zawsze się to wiąże w okresach zaostrzeń z gorszym samopoczuciem. Czego potrzeba najbardziej, to zrozumienie i akceptacji, ponieważ nie tylko chorzy na mukowiscydozę, ale także wszyscy niepełnosprawni to zwykli ludzie z niezwykłymi problemami i tylko od reszty społeczeństwa zależy, czy znajdą swoje miejsce i będą potrzebni. Do Wodzisławia przyjechali z różnych części województwa śląskiego. Jak sami mówią, nie zastanawiali się ani minuty. Kiedy usłyszeli o pomyśle, od razu zdecydowali, aby wziąć udział w nocnym pływaniu i w ten sposób pomóc Dawidowi. Od razu zdecydowałem się wziąć udział, bo jak wiadomo, cel akcji jest bardzo szczytny i cieszę się, że mogę pomóc chłopakowi. Długo będziesz jeszcze dzisiaj pływał? Jak najdłużej, postaram się być do samego końca. Jaki dystans zamierzasz dzisiaj przypłynąć? Myślę, że 20 kilometrów. Uda się zrobić.
Dawid urodził się z wyjątkowo rzadką przypadłością. Jego kanały słuchowe są zrośnięte, a na domiar złego nie wykształciły mu się małżowiny uszne. Dawid nie słyszy. Korzysta z implantu, który zapewnia mu wrażenie dźwięku. Urodził się bez małżowin, bez kanałów usznych. No, nie słyszał. Musiał od 3 miesiąca już miał pierwszą operację i aparat słuchowy. No, a teraz udało się ten najnowocześniejszy implant. Teraz przed Dawidem kolejna operacja, która niestety kosztuje. Rodziców nie stać na jej sfinansowanie. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach sponsorów wreszcie zrodził się pomysł imprezy. Na nocnym pływaniu liczył się przede wszystkim pokonany dystans, ponieważ za każdy kilometr naliczana była odpowiednia stawka. Do której będziesz dzisiaj pływał? 4., 5. Czyli wytrzymasz cały dystans, całą noc? Postaram się. Na wodzisławski basen przyjechało ponad 100 osób. Łącznie udało się przepłynąć ponad 650 kilometrów. Takiego wyniku nikt tu się nie spodziewał. Właśnie przedtem sobie nie zdawałam z tego sprawy. Teraz właśnie powiedziałam przed chwilką do męża, że bardzo się wzruszyłam. Jak właśnie widziałam ten moment, jak młodzież, właśnie jak te dzieci wskakują do wody i robią to dla naszego syna, no to jest, to dopiero doszło to do mnie, co się dzieje. A dzieje się i to sporo. Nocne pływanie dla Dawida zmobilizowało nie tylko młodzież do wejścia do wody. Z dystansem zmierzyli się także parlamentarzyści oraz samorządowcy. 750 metrów, 30 długości, tak. Bardzo ładny wynik, naprawdę. Normalnie. Dzisiaj się spotykam nie dlatego, żeby pływać dla kondycji, tylko dlatego, tak, żeby pływać dla chorego chłopaka. Panie prezydencie, dziwi pana taki odzew tych młodych ludzi tutaj? Bardzo mnie cieszy, bardzo dobrze, że jest taki odzew. Super. Panie starosto, dokładnie 600 metrów, czyli jest kondycja? Nie narzekam. Nie ukrywam, że względnie często chodzę na basen, nie pływam zawodowo, rekreacyjnie, ale systematycznie gdzieś staram się ten 1 kilometr przepłynąć. Systematycznie rodzice Dawida dążą do tego, aby uzbierać całą sumę konieczną do przeprowadzenia operacji dzięki takim akcjom, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu zwykłych ludzi. Każdy dzień zbliża ich do upragnionego celu. Tyle ludzi no, chce pomóc. No. To nie idzie tak powiedzieć czystymi słowami, ale bardzo im dziękuję za wszystko. Sponsorom, panu kierownikowi tu tego obiektu. No, bardzo przyjemne. Operacja kosztować będzie aż 60 tysięcy euro. W dniu dzisiejszym wystartowało 224 osoby, jeżeli chodzi o półmaraton, oraz 44 osoby w tak zwanym minimaratonie. Frekwencja zaskakująco wysoka, biorąc pod uwagę listopadową datę oraz temperaturę, lecz analizując dalej, wydaje się zastanawiająco niska, ponieważ bieganie jest naszym sportem narodowym. Oczywiście, jak najbardziej. Każdy dystans budzi respekt. Dla początkującego biegacza najlepszym dystansem na przykład jest 5 km. Później to już jest na własne ryzyko. Ryzyko, jak w każdym sporcie wyczynowym, istnieje i jest całkiem realne. Można naciągnąć mięsień lub, co gorsza, doznać kontuzji. 21 km to dystans, przed którym trzeba przejść solidny trening i tu ciekawostka. Wraz ze wzrostem liczby biegaczy przybywa także okazji do tego, aby wyczynowe bieganie ćwiczyć. Ja chcę tylko przypomnieć, że jeszcze 3 lata temu w listopadzie mało kto się odważył organizować imprezy biegowe, no bo tu z pogodą może być różnie. Natomiast myśmy byli jedynym półmaratonem w Polsce. Od 2 lat jesteśmy jednym z wielu, a w tym roku jest 15 różnych imprez biegowych w dniu dzisiejszym w Polsce, więc to też świadczy o skali i rozwoju biegania w Polsce. Mitem jest stwierdzenie, że bieganie jest tylko dla tych odpornych i wytrwałych. Okazuje się, że jest to sport dla każdego i nie trzeba mieć do jego specjalnych predyspozycji. Aby spróbować swoich sił choćby w półmaratonie, nie trzeba więcej niż kilka miesięcy. Pół roku. Pół roku? Tak. Czyli dla początkujących biegaczy da się to zrobić? Oczywiście z tym, że wszystko z głową. Nie od razu dosłownie 21 km, ale trzeba sobie spokojnie zacząć od 5-10 km i potem dopiero można próbować swoich sił na 21 km. Ty już długo biegasz? Kilka lat. Na koniec kilka słów o pogodzie: porannej, pochmurnej, dżdżystej i całkiem jesiennej.
Dla biegaczy bardzo dobra jest ta pogoda, temperatura prawie że idealna, zbliżona w okolicach 10 stopni. Zawodnicy lubią taką pogodę, wiatru nie ma, opadów nie ma. Myślę, że idealna pogoda do biegania. Do Wodzisławia przyjechali z całej okolicy, a nawet z sąsiednich województw, ponieważ bieganie to nie tylko sport, to także świetna okazja do odwiedzin ciekawych, interesujących miejsc. Trasa półmaratonu została tak wyznaczona, aby uczestnicy mieli okazję zobaczyć wszystkie najważniejsze obiekty w Wodzisławiu.